Witajcie. Cześć kochani, kolejny tydzień, kilka newsów z tygodnia. Na szczęście w tym tygodniu, no co prawda był festiwal jednej marki, która wyrzuciła trzy telefony na rynek, bo to ZTE, ale do ZTE przejdziemy później, a zaczniemy chyba od tego, co was będzie bardziej interesowało, mianowicie do dwóch telefoników Oppo, które w Chinach w zasadzie, tak jak Adam napisał w newsie, są już oficjalnie. To jest tak, że one i zarówno pojawiły się w chińskim urzędzie telekomunikacyjnym. Dzisiaj wyskoczyły w China Telecom, jednego z największych chińskich operatorów. A poza tym wyskoczyły również w chińskich systemach sprzedażowych online. Stąd mamy takie śliczne rendery. Jak zajrzycie na stronę, to zobaczcie. Rendery są po prostu już oficjalne praktycznie we wszystkich kolorach, jakich te telefony będą, bo będą... Każdy będzie w trzech kolorach, co prawda nie będą to oczywiście... Mówimy o Oppo Reno 5 i Oppo Reno 5 Pro. Będą te wersje kolorystyczne między sobą się różni, natomiast same telefony, powiem szczerze, jakbyście mi położyli z daleka Reno 4 i nowego Reno 5, to powiem szczerze, że ciężko by było je odróżnić. Prawda, piątka ma płaski ekran, ale no nadal stylowa, jeżeli chodzi na przykład o oprawkę aparatu, nawet kolory, wykończenie tyłu, są bardzo podobne. To są na razie chińskie wersje. Jak zajrzycie do specyfikacji, jedyna rzecz, która może nie być do końca ścisła na tip-top, to są baterie. To znaczy te baterie będą podobne, tam może być błąd rzędu 100 mAh, dlatego że zarówno chiński urząd telekomunikacyjny, jak i chińscy operatorzy podają minimalną pojemność baterii. Natomiast do takiej typowej, która jest podawana później w specyfikacjach, no trzeba doliczyć w okolicy właśnie 100 mAh, z tym, że tutaj to nie jest takie proste, dlatego że te telefony mają podwójne baterie. W związku z tym tutaj dodatkowo dochodzi to, że chiński urząd telekomunikacyjny mierzy pojemność jednej z tych baterii i tylko jedną podaje. I zaokrąglenia są bardzo różne po prostu. I od razu uprzedzimy może, że w katalogu też tak podasz pojemność połówki baterii, bo tyle też pewnie poda producent w specyfikacji. No i znowu będą poprawki, że nie, on ma dwa razy więcej. No, pewnie, to znaczy ja na razie podałem podwójne po prostu, żeby... Ogólne, ja rozumiem, że użytkownicy się mogą burzyć, że im się to nie podoba. Słuchajcie, producent podaje po prostu tak, jak podaje. Tak, a my staramy się podawać po producencie, czy za producentem, za informacjami producenta, dlatego że to producent daje gwarancję na specyfikację smartfona, nie my. W związku z tym, no ja sobie mogę zrobić samowolkę i podać dwukrotnie większą baterię niż jest pojedyncza. Może z informacji dodatkowych po prostu. Dlatego, żeby mieć spokój w komentarzach. Głównie po to, żeby mieć spokój w komentarzach, bo po prostu ludzie mnie mordują tym, że mi wrzucają poprawkę. Ale producent tak podał, więc ja się no, ile razy można to tłumaczyć, tak? Ja cię doskonale rozumiem. Bo mi się zirytował. Tak czy inaczej, to znaczy to za 10 razem jeszcze nie jest irytujące, za 15, 20 zaczyna powoli być ale tłumaczenie to tego samemu ludziom, którym się nie chce przeczytać poprzednich komentarzy. Może powiedzmy po grzybadzielą w ogóle te baterie, bo to może w tym momencie się takie pytanie nasuwać. Dokładnych powodów tak naprawdę no, nie znamy, bo producent ich nie podał, ale w sumie można się domyśleć, że chodzi o moc szybkiego ładowania. Wiecie, bateria nie powinna się zanadto nagrzewać generalnie. Przy ładowaniu nagrzewa się. No i w momencie, kiedy moc ładowania rozdzielimy na dwie części, to tak naprawdę no, grzeje się trochę mniej, bo ta moc przychodzi nieco mniejsza do tej baterii. Tak, bo jest dzielona na pół. I w tym momencie no, producent na przykład napisze, że ładuje się z mocą 100 W, a tak naprawdę ładują się dwie baterie mocami po 50. Tak w uproszczeniu pewnym, ale generalnie chodzi o jakby wyjaśnienie zasady. Mniej więcej prawdopodobnie to jest, to leży jakby u podnóża tej decyzji, bo to nie jest kwestia konstrukcyjna telefonu, bo na przykład w iPhone'ach baterie są podzielone, ale dlatego, że mają kształt litery L. Po prostu chodzi tam o wypełnienie szczelne obudowy. W Oppo, o ile mi się wydaje, baterie mają klasyczny kształt po prostu płaskich prostokątów, tyle że są rozdzielone po to, żeby jakby uniknąć tego niepotrzebnego nagrzewania się przy zwiększonej mocy ładowania. Oppo ma swój własny system rzeczywiście inteligentnego ładowania. To, co Adam powiedział, jest w pewnej mierze prawdą,
To znaczy, to nie jest w tak prosty sposób, jakby się wydawało, dlatego no, Adam wspomniał, że... Ja mówię, że ja upraszczam, bo... Niemniej rzeczywiście ładowanie jest sterowane przez wewnętrzne oprogramowanie smartfona i ono jakby jest ustawione na to, żeby było jak najbardziej optymalne, to znaczy jak najmniej grzania do jak najszybszego ładowania z kolei. Tempo, tak. I to mniej więcej tak wygląda w dużym uproszczeniu rzeczywiście, że te baterie są ładowane albo kolejno, albo dwie na raz, albo jedna wyższą mocą, a druga niższą, bo to, mówię, no, zależy to dużo dzielone, od rodzaju baterii i od tego, jak laboratoria producenta po prostu ładowanie ustawią. Przechodząc do samych smartfonów, największa różnica, o której Adam jakby częściowo już wspomniał, to jest wyświetlacz. W wersji podstawowej ten wyświetlacz jest płaski, w wersji Pro on jest zagięty na rogach. Oba smartfony obsługują 5G. W obu przypadkach, znaczy są to różne procesory i różne modemy, dlatego że w przypadku wersji podstawowej to jest Snapdragon 765G, a w przypadku wersji Pro to jest Mediatek Dimensity 1000+. Tak to wygląda. Wyświetlacze. W AMOLEDowy w wersji podstawowej 6,43, 6,55 w wersji Pro zagięty, jak już wspomniałem. Skupmy się może teraz na wersji podstawowej. Smartfonik ma wyświetlacz oczywiście pracujący w Full HD z plusem. Nie znamy częstotliwości pracy wyświetlacza, ale podejrzewam, że raczej będzie 60 Hz, góra 90. Nie, w bazowym chyba dadzą 60, a wyższe. Też mi się tak zdaje. Pro też takie tam nawet pewną niespodzianką jest to, że zarówno producent, jak i operatorzy, jak i certyfikatorzy podają, że smartfony będą pracowały pod kontrolą Androida 11. Ja powiem szczerze, barowałem się mocno z wpisaniem 11, dlatego że w jednym z miejsc chińskich natknąłem się na informację, że pierwotnie smartfony wyskoczą na rynek z Androidem 10 z natychmiastową gotowością jakby do upgrade'u do Androida 11. Nie będzie. Stąd ja podałem na kartach co prawda Androida 11, ale weźcie to z pewną dozą ostrożności, dlatego że bardzo możliwe, że przynajmniej w Chinach one się najpierw pojawią z 10. W przypadku wersji podstawowej mamy dwa tiery pamięci, dlatego że to jest flash 128 albo 256 giga, 8 albo 12 giga RAM-u. I to są podobne tiery też w obu wersjach, bo one obie jakby funkcjonują na tym. I są to jedyne wersje certyfikowane, bo zarówno certyfikator, jak i operator podają właśnie te dwie wersje. Operator się skupia głównie na wersji, w przypadku tej podstawowej 256, a w przypadku wersji Pro 120, nie, przepraszam, też 256. Czyli te 256 są jakby... mają pierwszeństwo pojawienia się na rynku prawdopodobnie. Wiesz, to jest wielce prawdopodobne, bo muszą dać coś lepszego, a już od dłuższego czasu pakuje 128, nawet ostatnio już w czwórkach było 12 giga RAM-u. Tak, tak, więc nawet zejście jakby na niższy tier byłoby co najmniej dziwne, szczególnie w Chinach, tak, gdzie no, pamiętajmy, Oppo jest pozycjonowane jako marka premium, więc no, obciachem by było zejście jakby niżej. Nie? Cieszy bardzo to, że RAM-u jest rzeczywiście dosyć sporo, bo w 8 to jest aż nadto wystarczająca. To 12 gigabajtów jest w tej chwili imponujące jak na telefon, który co prawda no, jest flagowcem, ale nie... Znaczy to jest taka... No nadal nie jest najwyższa flagowca, tak? Nie? Natomiast no właśnie, umieszczenie 12 giga, czy podanie, że będzie wersja z 12 giga RAM-u. Potężnego. Trochę żałuję, że ta stylizacja jest taka, jaka jest, aczkolwiek nic złego nie powiedzieć nie można. Tyle, że mówię, no w pierwszej chwili to, kurczę, jak się mocno zastanawiam, co oni pokazali. Czwórkę wstawili na zaślepki, dopiero jak powiększyłem fotkę, to o nie, dobra, są jakieś tam różnice. To znaczy, to są, żebyśmy nie ulegli jakby krytykanstwu, to oba są bardzo ładne smartfony, tak, jak najbardziej. Ale ja wcale nie krytykuję, tylko po prostu mówię, że stosunkowo mało się różni od poprzednika. Może po prostu uznano, że poprzednik był na tyle udany. No, praktycznie niebrzydka rzecz.
To, co zwraca chyba największą uwagę w stylizacji, to są duże szkła aparatów. To nie oznacza, że te aparaty są jakieś duże same w sobie. Natomiast szkła mają rzeczywiście dosyć duże na wzór iPhone'ów prawdopodobnie. Trochę tak. W każdym razie optycznie wygląda, że o rany to będzie fotograficzny smartfon jeden z drugim. Natomiast oba mają tak naprawdę ten sam zestaw aparatów, który na dzisiejsze czasy nie jest czymś genialnym. To znaczy to będą prawdopodobnie dobre aparaty. Też nie krytykuję. Natomiast nie jest to zestaw, który powoduje wow, to będzie smartfon fotograficzny. Jest to zestaw typowy dla tego segmentu. Bo to jest wyższa średnia półka, a tam na tej wyższej średniej półce już się trafiają obiektywy tele. Tutaj ani drugi z tych smartfonów nie ma obiektywu tele. Jest główny aparat w obu z matrycą 64 megapiksele, jest ósemka do szerokiego kąta, no i są dwie dwójki. Trochę wstyd, ale może nie. Może okaże się, że to właśnie trafia w gusta klientów i że cena ustawiona jakby dzięki tym gorszym aparatom będzie ok. Na tą cenę jakoś tam szczególnie bym nie liczył. Jeszcze wspomnę, jak już tam zacząłeś o takich cechach charakterystycznych, no to Oppo tutaj się chwali wykończeniem tyłu, który się nazywa Renault Glow 2.0. Diabli wiedzą, co pod tą nazwą się kryje. W każdym razie ten tył jest taki matowy, ale jednak trochę błyszczący, mało brudzący się. No i tu widzimy na jednym z renderów, że nawet ta nazwa Renault Glow trafi na obudowę telefonu. Tak, że producent zadbał, żebyście byli dobrze poinformowani. No to taka ciekawostka. Musi coś być faktycznie wow, bo Oppo w niektórych wersjach, bo na przykład czarny wygląda zwyczajnie Pro, ale na przykład wersja niebieska, czy taka ta perłowa modelu Pro, ma już przeniesione logo Oppo do góry, na wysokości aparatu fotograficznego jest umieszczone, co w smartfonach tej marki, przyznam, że dawno nie było widziane. Ja sobie nie przypominam, szczególnie pionowo ustawionego. Zwykle w narożniku gdzieś to logo dają, a tu rypnęli na samej górze, tak żeby było dobrze widoczne, a na dole dopisali właśnie Renault Glow, żebyśmy nie zapomnieli, że nasz tył się nie brudzi prawdopodobnie. Bardzo możliwe, że to jest po raz kolejny technologia wielowarstwowa, która nakłada, sprawia wrażenie takiego marmurku świecącego, takiego... W każdym razie kosmiczny telefon z informacją na obudowie, że jest kosmiczny. Fajnie, że pracują też nad wyglądem telefonu, a nie tylko nad bebechami, no bo wygląd też jest ważny, przynajmniej dla mnie. No z pewnością, że nie mam nic przeciwko. Nie wspomniałem jeszcze, że z przodu są aparaty z matrycami 32 megapiksela, a to też może komuś, kto jest miłośnikiem selfie, taka informacja się przyda. Tak, w ekranowych otworkach, w narożniku otworki. No dobra, to może lećmy, jak już jesteśmy w Oppo, to już tak może w pobliżu się pokręćmy, Vivo też wyskoczyło. To znaczy wyskoczyły dwa modele Vivo, one są bardzo podobne i równie egzotyczne, dlatego że jeden to jest chiński operator, a drugi to jest z kolei oddział indonezyjski Vivo. Zanim może do samych smartfonów, to ja może wspomnę, bo tak pomyślałem, no dobrze, Vivo przekierowuje każde zapytanie, które jest do Google'a, na stronę polską. W związku z tym zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście wiążą nas na tej stronie polskiej. Nie, na górze jest taka ikonka na stronie polskiej Vivo, gdzie sobie można wybrać kraj, pod warunkiem, że się wybierze ten kraj, który Vivo daje do wybrania. To znaczy tam na przykład w takim oddziale Asia Pacific, bo tak się dzielą mniej więcej geograficznie jakby regiony producentów smartfonów, czy producenci smartfonów tak dzielą po prostu regiony świata, że jest taki region Asia Pacific i na polskiej stronie tam jedyny kraj, do którego można wejść, to jest Australia. Asia Pacific składa się ze znacznie większej ilości krajów, tylko że polskie Vivo nie pozwala wejść na strony lokalne swoje. W Ameryce Łacińskiej istnieje tylko Kolumbia i Chile na przykład. W każdym razie te smartfony, o których mówimy, to ich nie znajdziecie na polskiej stronie, ani na żadnej z tych stron, na które można wejść z polskiej strony lokalnych, tylko my wam o nich powiemy. Tak, ja tu od razu może jeszcze wejdę, słowo, ja się kontaktowałem w tej sprawie z polskim oddziałem Vivo. No i
I tak ma być, dowiedziałeś. Usów, tak, znaczy europejskie oddział Vivo też na to narzeka, natomiast nie jest to decyzja ani polskiego oddziału, ani oddziału europejskiego, tylko prawdopodobnie tak przynajmniej zrozumiałem między słowami, między wierszami, że jest to decyzja centralna. Mogę sobie obrazić jakąś grubą rybę? Ja sobie bym obraził jakąś grubą rybę, bo... Tak, tak sobie ja myślę, bardzo lubię duże cumy. W momencie, kiedy jakaś marka wchodzi do Polski i robi tego typu ruch, wy tutaj siedźcie w swoim kojcu, nie wychodźcie, broń Boże, i nie dowiadujcie się więcej o tej marce. Co to jest za taktyka? Jaki idiota to wymyślił? Jaki idiota wymyślił, żeby wyrzucać różne smartfony pod tą samą nazwą? Bo jeden z tych, o których dzisiaj mówimy, smartfonów, ja tak naprawdę nie wiedziałem, pod jaką nazwą go umieścić w katalogu, bo oni nie dają oznaczeń w tej chwili literowo-cyfrowych. Indonezja nie jest krajem, gdzie można sobie wszystko sprawdzić od tak po prostu u różnych certyfikatorów, bo nie ma wejścia. W związku z tym ja musiałem go nazwać Vivo I51 2020. Taki model już jest w katalogu. We wrześniu, tak. Chciałem dodać Indonezja, bo nie ma innego sposobu, żeby go odróżnić. A to zupełnie inna konstrukcja jest. Ja go, pisząc tekst, ja go nazwałem po prostu Vivo I51 2021. Tylko w tym momencie od razu zacząłem się zastanawiać, kurczę, co ja zrobię, jak za 3 miesiące pokaże się kolejny Vivo I51, to mi rocznik smaknie. No właśnie. To będziemy je miesiącami nazywać, bo słuchajcie, 5 lat temu już był model Vivo I51, no spoko. We wrześniu pokazali kolejny model Vivo I51, no dobra, spoko, robimy remake modelu sprzed 5 lat. Dobra, można, nie wiem, na zasadzie sentymentu czy coś użyć tej nazwy sprzed ładnych paru lat. Ale kurczę, we wrześniu pokazujemy telefon, a w grudniu kolejny telefon z dokładnie taką samą nazwą, ale już inną specyfikacją, żeby było zabawne. A w Polsce ten sam model może wyjść pod nazwą na przykład I14S albo I14Y. Albo jeszcze jakąś inną. No nie, no po prostu, nie wiem, coś kurczę, tak jak, no nie wiem, coś w tym Vivo dziwnego się dzieje. Bo to oczywiście już nie jest pierwsza zagrywka, że telefon dostaje kolejny raz taką samą nazwę, a różnym modelem jest. No ale jakiś tam odstęp był, a tu mamy kurczę. Literek i cyferek, którymi nazywają dzisiaj smartfony różni producenci, jest naprawdę od groma. Dlaczego upierają się przy tych samych? No jedyne wytłumaczenie, które jest, żeby zrobić wam wodę z mózgu. No, żeby po prostu wprowadzić taki bałagan, żeby nikt nie wiedział, co kupuje tak naprawdę. Tak, co tam? No nie ma innego wytłumaczenia. Wiesz, dlatego może też Vivo blokuje ci dostęp do Indonezji, żebyś kurczę nawet nie wiedział, że coś takiego jest. Mówię, ten krok byłby zrozumiały pod kątem konsumentów. Tak, konsumencie, masz tu polski rynek, masz tutaj to, co oferujemy w Polsce, a resztę niech cię nie obchodzi. Chociaż nie do końca mi się to podejście podoba, no jednak w pewien sposób próbuję je sobie zracjonalizować. Natomiast no, wypuszczenie kolejnych modeli o takiej nazwie, tak identycznej, to nonsens. Ale może powiedzmy, co ten I51 2020 Indonezja, tudzież I51 2021 ma. Bo w każdym razie producent mówi wam, żebyście się nie interesowali. Nie interesujcie się tym. Może dlatego, że ten nowy, czyli Vivo I51 z grudnia ma chyba, tak na moje oko, słabszą specyfikację niż ten z września. Bo na przykład nie ma AMOLEDowego ekranu, tylko LCD. IPS-owy, tak. Tak, 6,58 cala, no ale nadal Full HD z kropelką na 16-megowy aparat do selfie. Snapdragon 665, próbuję sobie przypomnieć, co ten z września miał, ale chyba też miał 665 akurat. Procesor akurat był chyba taki sam. Już wam sprawdzam. Tak, procesor akurat nie zmienili w stosunku do modelu z września. Jest identyczny, tak. Tak, RAM-u też jest, 8 giga RAM-u, 128 giga pamięci wewnętrznej, to też się nie zmieniło. Ale już na przykład czytnika nie ma w ekranie, bo ekran LCD, no to czytnik musiał powędrować na bok obudowy. Jeszcze patrzę aparaty fotograficzne w porównaniu z tym wrześniowym. No oczywiście nie pamiętam tego, wybaczcie. Ten nowy ma 48 plus 8 plus 2 plus 2, z przodu ma 16. Wiesz co, nie, to ten poprzedni miał tak samo i przedni aparat też ma taki sam jak ten model, który poznaliśmy we wrześniu, ale bateria chyba jest większa w tym nowym. Bo ma to jest 5000 chyba. I szybkie ładowanie 18-watowe. No oczywiście, że jest większa, a tamten miał 4500.
Także, tam też chyba było 18 W. Też było chyba 18 W, czyli no, dali większą baterię, dali słabszy wyświetlacz, dali tą samą nazwę, a teraz bądź tu mądry i wybierz, który kupić. Przeliczyłem, ile on by kosztował. Wcale nie byłby taki bardzo tani, bo przeliczając z indonezyjskich rupii wprost, to mi wyszło 950 zł. To jest porządna konstrukcja średniopółkowa. No. Tak, ale ja wiem, czy za 9,5 wiesz, u nas, bo on nie kosztował tyle, tak? Pamiętajmy, że jakby przyszedł do nas, to by pewnie wyszło z 1200-1300, jak mordę strzelił, więc... To znaczy myślę, że gdyby u nas kosztował 900, to by była górna granica, no, ale... tego, można by było za niego zapłacić tak naprawdę. Nie ma szans na taką cenę, zresztą pewnie nie na taką nazwę. Jest jeszcze jeden, tym razem smartfon, który wyskoczył, model, który wyskoczył również w China Telecom. I to jest Vivo Y52S właśnie. Konstrukcja jest stosunkowo podobna, tam jest Dimensity 720 zamiast tego Snapdragona. Jest mało aparatów, to jest ewidentnie model, który jest przygotowywany na półkę budżetową, dlatego że bardzo mocno obcięto rzeczywiście w aparaty. Nie wiem, czy to jest złe posunięcie, tam jest 48 plus 2 z tyłu i 8 jest z przodu, malutka wysepka z aparatami. Poza tym procesorem jest całkiem sensowny układ pamięci bez 128 giga flesza i 8 giga pamięci RAM, czyli jest to zapowiedź tego, że ten smartfon powinien naprawdę całkiem fajnie działać. Tyle, że nie jest smartfonem dla kogoś, kto robi namiętnie zdjęcia. Zwykłe zdjęcia w ciągu dnia powinny wyjść całkiem fajnie. Ale nie ma ani szerokiego kąta, ani nie wiem, makro jakiegoś dodatkowego, ani teleobiektywu tym bardziej. Bateria jest również fajna, dlatego że to jest 5000 mAh. Chińczycy niestety, chiński operator nie podaje w tej chwili, jaki rodzaj szybkiego ładowania jest, ale jest na pewno szybkie ładowanie. To możemy powiedzieć na pewno i też prawdopodobnie będzie minimalnie w 18 W ładowanie. Tyle. Ekran 6,58 IPS-owy. No to jest jeszcze... Także mówię, konstrukcja fajna na Chiny również. Krojone pod operatora, więc bardzo możliwe, że on się musiał zmieścić w jakimś budżecie i dali najwięcej, co mogli w danej kasie zrobić, tak? Bo pewnie tam operator dopłaca, wiesz, to może być po prostu na tej zasadzie, że jest podstępne zapotrzebowanie. Rzadko mi się zdarza, ale tutaj mi się wydaje, że jeżeli ta cena będzie sensowna, to jest dobrze skrojony, profilowany smartfon, dlatego że on jest dla szeregowego użytkownika, który zrobi z nim niezłe zdjęcie, dobre zdjęcie w ciągu dnia. No w nocy też myślę, że bez cudów. Tragedii nie będzie. Ja podejrzewam, że w nocy może być bardzo różnie. Nie wiem, jaka tam jest matryca, jakie tam jest światło obiektywu. Vivo ma fajne te algorytmy trybu nocnego i wydaje mi się, że może być nieźle. No nie będzie jakiejś kurcze rewelacji, ale nie powinno być źle. No nie zobaczymy, podejrzewam, no, jeżeli smartfon jakąś postać nie przekonamy się, więc nie ciężko wyczuć, tak dybam, no po prostu, na podstawie tego, co widziałem w innych modelach. A szacuję, że jednak w Polsce się nie pojawi, dlatego że jest to, tak jak Adam powiedział, rzeczywiście wyjątkowa konstrukcja skrojona prawdopodobnie pod konkretne zastosowanie tutaj do oferty operatorskiej, do ludzi, którzy chcą mieć fajnego smartfona, ale bez cudów. On jest taki mało marketingowy, bo ciężko zareklamować zwyczajne urządzenie po prostu, które jest w porządku. On się będzie bardzo fajnie sam reklamował, jeżeli będzie miał rzeczywiście stosowną cenę. Co nad tą specyfikację, tam jest mocny w miarę Dimensity, nie najmocniejszy, ale całkiem mocny. Jest bardzo dobry układ pamięci, to jest urządzenie, które będzie po prostu płynnie działało bez względu na to, co Chińczyk sobie na nim zainstaluje. Tym bardziej, że nie będzie Google'a, prawdopodobnie China Telecom nie instaluje, bo nie ma po co. W związku z tym to będzie jak rakieta prawdopodobnie działać. Tak to wygląda. No i przechodzimy, słuchajcie, do festiwalu zeszłego tygodnia, czyli do urządzeń ZTE, które też co prawda premiery miały w miejscach geograficznie dosyć egzotycznych, niemniej pojawiły się oficjalnie trzy modele, o których no coś wam możemy powiedzieć ewentualnie. Dokładnie. O jednym już żeśmy nawet mówili, o ile dobrze pamiętam, tydzień albo dwa temu, bo jest to ZTE Axon 25G, czyli model znany.
ale w wariancie Extreme Edition. I tak sobie popatrzyłem, no przede wszystkim tak, telefon wyróżnia się tym, że ma schowany pod ekranem aparat do selfie 32-megowy. Tak. A poza tym, no to jest już model, który znamy i o którym już mówiliśmy, natomiast dołożono mu pamięci więcej i dodano mu fajne takie pomarańczowe plecki z czegoś, co wygląda jak skóra. Nie doczytałem, czy to jest prawdziwa skóra, ale podejrzewam, że w obecnych skóra ekologiczna, bo Chińczycy mimo wszystko są po pierwsze oszczędni, po drugie, gdyby mieli go wypuszczać gdziekolwiek indziej, kto na świecie teraz prawdziwą skórę? Niemodne. No. Tylko źli ludzie kupują prawdziwą skórę. No tak, zasuwają w skórzanych butach ze skórzanymi paskami, no, i jedzą go. Nie mów, to buty są skórzane? I paski? Nie, to musi być jakieś przeoczenie, to jest jakaś pomyłka, słuchaj, to trzeba natychmiast naprawić, jakiś protest gdzieś napiszemy, podpiszecie się pod protestem. Protest który już widziałem, kiedyś w centrum naszego pięknego, za przeproszeniem, miasta zaczepił mnie taki jeden ekolog, który bardzo protestował, żeby nie nosić skórzanych kurtek, ja akurat wtedy w skórze szedłem. No i tak mnie przekonywał, że nie wolno zwierzątek teges i w ogóle, a na nogach miał glany. Kto wie, co to są glany, to wiesz, czego się je robi. Takie, ta fajna hipokryzja trochę wyszła, więc nadal... Nie z plastiku, nie z plastiku. Dla mnie większość tych takich to jest po prostu hipokryzja level master i tyle, ale zostawmy to, bo kurczę, zmierzamy w złym kierunku. W każdym razie telefon wygląda bardzo fajnie, bo do tego dostał taką złotawą ramkę. No wygląda oryginalnie, nie każdemu się spodoba, to jakby jest oczywiste. Ale przyznam, że szczególnie, że go ładnie zaprezentowali. Ładnie go zaprezentowali, modelka go trzyma w rękach, druga modelka coś tam z nim robi, to jest ok. Nie doszukałem się ceny, powiem szczerze, no ale wiadomo, że będzie droższy. Będzie droższy na pewno od standardowego, a skoro już o standardowym wspomniałem, to jeszcze zaraz Jacku pozwolę mówić, tylko mam jeszcze jedną krótką... Ależ mów, nie to... Słuchaj, ja się czuję jak na wakacjach, dla mnie jest okej, mów. Nie pisałem o tym, bo to jest pierdółka, szczególnie, że jeszcze ceny nie podano. W każdym razie ZTE poinformowało w tym tygodniu, że model Axon 25G, czyli jakby baza do tego, o którym mówimy, Extreme Edition, czyli taki podstawowy model z mniejszą pamięcią i zwykłymi szklanymi pleckami, ale nadal ze schowanym pod ekranem aparatem, trafi do sprzedaży, nazwijmy to globalnej, oni to ładnie nazwali, że jest outside China. Gdzie trafi? No u nas będzie w Unii Europejskiej, cokolwiek to mieli na myśli. Będzie w województwie brytyjskim też, będzie w Japonii, Korei, u Arabów będzie, na Ukrainie, co ciekawe, i w południowej Afryce. No to tak tylko informacyjnie wtrąciłem, bo jeszcze mamy do omówienia niejednego ZTE, prawda? To może teraz o kolejnym... Znaczy ja tylko zwrócę waszą uwagę, tak jak Adam mówi, nie wiadomo jakie jest cenami, ale zwrócę waszą uwagę na to, że ten ZTE specyfikacją troszeczkę przypomina, poza oczywiście tym innowacyjnym aparatem przed nim schowanym pod ekranem, przypomina specyfikacją jakby dwa złożone te Oppo, o których mówiliśmy na samym początku. Tak, bo tam jest i Snapdragon 765 i jest tier pamięci taki, jak jest w najwyższym w przypadku Oppo, czyli 256 plus 12, no bo to jest wersja jakby taka high-endowa, w związku z tym musi być. Jest bateria 4200, czyli mniejsza niż tam z szybkim ładowaniem, ale jakby... Sprzętowo jest podobny. Podobnie zresztą z aparatami, bo tam jest też 64 plus 8 plus 2 plus 2 i z przodu 32. Także ta sama półka cenowa powinna teoretycznie być, czy będzie, no to nie wiem, powiem szczerze. Ale jak chcecie mieć pierwszy na świecie telefon z aparatem pod ekranem, no to właśnie jest ten i pewnie najbliżej to w Niemczech, bo się da kupić. Jak będzie w Niemczech, to napiszę wam oczywiście, pewnie już jakoś w przyszłym tygodniu dopiero, jaka jest jego cena. W przyszłym tygodniu nie, za dwa tygodnie, bo 20. Nie wiem, słuchaj, jak ty masz, ale ja uwielbiam innowacje technologiczne i czekam, aż się sprawdzą na rynku najpierw. Najpierw kupują ci, którzy są fascynantami znacznie większymi ode mnie i którzy mają znacznie więcej w portfelu pieniędzy niż ja albo na koncie. I jak oni kupią i się przejadą, a później jest afera,
i różne rzeczy zostaną poprawione. To jeszcze czekam drugą generację najczęściej, z tą najnowszą innowacją i dopiero przy tej drugiej generacji, jak sparzą się następnie, jak kolejne poprawki zostaną wprowadzone, to wtedy ewentualnie decyduje się na to, żeby coś mieć. To działa nie tylko w przypadku smartfonów. We wszystkim, wiesz, sporo masz racji. Mnie akurat takie nowości, gadżety strasznie kręcą, ale ja mam akurat takiego farta w życiu, że po prostu mogę je przetestować, bawię się nim jakiś czas. I potem wracam do producenta. W zasadzie chyba wszystkie jestem w stanie wymacać. No teraz w tym roku trochę słabo, ale no jak były targi, to przynajmniej chociaż się w rękę dało wziąć te różne innowacyjki. Więc ja jakoś pod tym względem nie narzekam. Moja ciekawość jest pod tym względem zaspokajana przez producentów. Natomiast gdybym miał sam wydawać własne pieniądze, to trochę tak. Trochę bym raczej podszedł do tego tak jak ty. Zresztą no, sam wiesz, tak, bo wypróbowałem kiedyś, jak to jest mieć nowoczesne auto, po czym wróciłem do jakiegoś kurczę staromodnego grata, bo po prostu bardziej jest opłacalne mimo wszystko i przestałem mieć problemy z wydatkami na samochód i w ogóle z awariami i tak dalej. Więc podejrzewam, że i tutaj jest tak samo. Komputer też mam nie młody, bo już choroba. Ten, przez który gadamy, to ma 7 lat już jeszcze działa skubaniec. W każdym razie chyba mamy podobnie, że własne pieniądze to jednak tak się ogląda z dwóch stron i faktycznie chyba bym się nie skusił. Chociaż powiem ci szczerze, że już teraz bym był skłonny, gdybym miał pieniądze oczywiście, wydać pieniądze na składany teraz. Z elastycznym wyświetlaczem. Myślałem, że kupiłbyś ZT z aparatem. Nie, akurat ten aparat schowany pod ekranem kompletnie mi, za przeproszeniem, dynda, bo wiem, widziałem dema, że te zdjęcia jeszcze szału nie robią, a tak naprawdę dziurka w ekranie mi nie przeszkadza. Noc już trochę bardziej, równą ramkę przecież jeszcze można mieć, są takie telefony nadal na rynku. Więc akurat to nie, ale składak już tak. Nie wiem jak to rolowane, musiałbym zobaczyć go w praktyce i w naturze wypróbować, natomiast też mnie strasznie ciekawi i się nie mogę doczekać, aż taki telefon mi wpadnie w ręce. Może wreszcie już nas wypuszczą na jakieś targi, może wreszcie ta zaraza minie i będziemy mogli pomacać chociaż takie ciekawostki. Bo faktycznie to mnie jara po prostu. Jest jedna rzecz, o której chciałem, ale to później powiem, jak już omówimy telefony. Kolejną nowością od ZTE jest Blade 20 Pro 5G. Też ze Snapdragonem 765G tutaj się wiele nie zmienia, też z bateryjką tylko 4000 mAh, trochę szkoda. Smartfon wygląda stosunkowo nowocześnie, ma ładną sylwetkę, jest dosyć cienki przy dosyć dużej powierzchni wyświetlacza, bo to jest 6,47 cala, czyli 6,5 tak naprawdę. Full HD Plus oczywiście pracuje, pamięć 128, flesza 8 giga. RAM-u. Troszeczkę skromnie z tą pamięcią flash, ale bardzo możliwe, certyfikacji co prawda nie ma, ale możliwe, że się pokażą jakieś inne wersje też. Aparaty jak zwykle. 64 plus 8 plus 2 plus 2, z przodu 20 megapikseli. Nie mamy jakby bardzo szczegółowej specyfikacji tego smartfona, czy wszystkie najważniejsze elementy są, ale tak. Nie ma jakichś takich fajnych smaczków. Wiadomo, że będzie Quick Charge na przykład 4+. Plus, no. Wiadomo, że oczywiście AMOLEDowy wyświetlacz z noczem na górze. Nie dużym co prawda, ale jednak brzydkim. Natomiast nie ma dodatkowych rzeczy dotyczących tego smartfona, dlatego że to jest taka prezentacja jakby przed oficjalną premierą, przed wejściem do sklepu, w związku z tym niewiele informacji. Nie wiadomo, jakie bajery. No ceny też nie mamy, mamy cenę nieoficjalną, bo tydzień temu mniej więcej był pokazywany na jakichś chińskich targach, tam mu zrobiono zdjęcie tabliczki z danymi i wówczas była mowa, że on będzie kosztował w przeliczeniu około tam 1020 kilku złotych. Oczywiście w przeliczeniu z juanów na żywca, ale diabli wiedzą, czy ta cena jest właściwa. Wydaje się być właściwą, bo tak mniej więcej jest adekwatna do specyfikacji tego. I trzeci model ZTE, który również w tym tygodniu miał premierę i to taką prezentacyjną, bo widziałem zdjęcia z prezentacji w chińskich serwisach, to jest Blade V2021 5G. I to też jest, nie jest, to tutaj to tym razem nie ma Snapdragona, przez siódemkę mi się gdzieś pomyliło, że Snapdragon. Tutaj jest Dimensity 720, smartfon również obsługuje w sieci 5G
Jest IPS-owy wyświetlacz, też 6,5 cala, tylko że tutaj pracuje w rozdzielczości HD+, a nie Full HD+. Bateryjka również 4000 mAh. Pamięci 64, 128 flesza, 4 albo 6 RAM-u, 48 plus 8 plus 2 aparaty fotograficzne z tyłu 3 i jeden aparat fotograficzny z przodu, 8-megapikselowa matryca. Mhm. I to chyba tyle chyba w zasadzie. Tyle. Zaglądam do chińskiego sklepu, ale ceny jeszcze niestety nie podali. Jeszcze nie. A nie, ojej, wróć, przepraszam, skoczyła mi. Chyba są. Już wam mówię. Tysiąc, są dwa tiery w ofercie, 4 plus 64 i 6 plus 128. I zaraz tylko muszę poczekać, aż mi się strona odświeży. Aha, nie chce się odświeżyć. To ja wam powiem, dopóki Adam będzie tam stronę próbował odświeżać, że ZTE próbuje wyróżnić ten smartfon fakturką na pleckach. Tam są w różne strony takie prążki. W trzech różnych, zdaje się, w dwóch różnych kierunkach zdaje się zrobione. Także tworzą dosyć charakterystyczny wzór, dzięki któremu ten model powinien być również na półkach rozpoznawalny w miarę dobrze. Już przeliczam w tej chwili ceny. 560 kilka złotych za ten niższy tier, którego raczej bym nie wybrał, tam 464, a drugi było 1399 junków, to jest 789 zł, tak mniej więcej w zaokrągleniu, przeliczając żywca z juanów. Także widzicie, podaliśmy ceny, pamiętajcie, kto pierwszy o tych cenach powiedział, ha, ha, ha. Ja jeszcze chciałem wspomnieć o jednym smartfonie, który w tym tygodniu też wyskoczył. Nie jest to co prawda najwyższa półka, ale jest to, tak jak mówiłem wielokrotnie, marka, która w Polsce jest stosunkowo popularna, jeżeli chodzi o tafony, czyli te mocne smartfony, które mogą upadać i które im można rzucać, tak? Jest to jedna z dwóch chyba najpopularniejszych w Polsce marek tego rodzaju, chińskich, typowo chińskich, nie mających przedstawicieli w Polsce, które po prostu do nas trafiają przez serwisy sprzedażowe, zarówno europejskie, bo jak mówiłem, Blackview ma przedstawicielstwo w Czechach, jak i trafiają na przykład z chińskich serwisów sprzedażowych, czyli na przykład z AliExpress, ale nie tylko. Mowa, słuchajcie, o Blackview BV5100 Pro. Co prawda Pro jest w nazwie, ale numerek powinien powiedzieć już miłośnikom tej marki, że to nie jest najmocniejsza maszyna. Tutaj jest MediaTek Helio P22, wyświetlaczek 5,7 cala IPS-owy. Smartfon jest oczywiście wzmocniony, ma Corning Gorilla Glass na wyświetlaczu, tym 5,7, który pracuje w rozdzielczości HD+. I ma IP68 odporność na kurz, czy pyły i odporność na wodę, zamoczenie. Pamięci 128, flesza 4 giga RAM-u, tylko jeden tier, obsługuje karty pamięci na szczęście, aparaty 16 plus 8 plus fałga z tyłu, z przodu 13 megapikseli. I to w zasadzie tyle. Ma boczny przycisk, który jest konfigurowalny, nie jest przypisany tylko do, nie wiem, do asystenta Google na przykład. Ma wbudowany skaner kodów kreskowych, ale to też nie jest jakiś cud miód, bo takie skanery software'owo można sobie na dowolnej kamerze po prostu zrobić. On ma, tak? W związku z tym. I to chyba tyle, jeżeli... bateryjka rzeczywiście przynajmniej nominalna wartość, ta, którą producent podaje, to jest ponad 5,5 tysiąca mAh. Także gdyby to miało być rzetelnie podane, to jest to dosyć duża bateria. Tyle, jeżeli chodzi o urządzenia. Z mojej strony przynajmniej, może Adam powie. Ja myślę, żeby nie ma sensu przeciągać, natomiast jeszcze o jednej rzeczy warto opowiedzieć w tym tygodniu, mianowicie o tym, że nie będzie Snapdragona 875, bo Qualcomm zaprezentował nam Snapdragona 888. Ósemka to w Chinach szczęśliwa liczba i pewnie go tak nazwali, nie wiem, ale fajnie, podoba mi się ta nazwa i mogło być to już zawsze 888, 999, bla, bla, bla. Anyway, procesor ma nowy rdzeń jeden zastosowany, mianowicie Cortex-X1 z wysokim taktowaniem 2,8 giga. Ma trzy rdzenie Cortexy A78 i cztery rdzenie A55. Do tego grafika Adreno 680.
Procesor powstaje w litografii 5 nanometrów. No i oczywiście ma, prawda, szybszy modem nowy, ma oczywiście lepszą obróbkę grafiki, jest wszystko lepiej, bardziej, więcej. Ale tak naprawdę chyba was najbardziej zainteresuje to, gdzie go zobaczycie. Zobaczycie go najszybciej, przynajmniej tak na razie podano, w Xiaomi Mi 11, który być może pojawi się jeszcze w tym roku. I wtedy wam o nim opowiemy więcej, bo na razie to mamy na jego temat po prostu trochę plotek, więc nie będę was zanudzał. Oczywiście zaraz się pojawiły też deklaracje innych firm, które zastosują ten procesor. Najwcześniej taką deklarację złożyło, o ile pamiętam, Oppo. Oppo oczywiście zastosuje 3.8 w nowym Find X-ie, więc też może być fajny smartfonik. Oczywiście Vivo też już pracuje nad takim telefonem, pojawił się bowiem taki telefon Vivo w benchmarku. Jeszcze nie wiem, jak się nazywa, bo nazwa jest taka numerowa, paskudna, ale będzie miał 12 giga RAM-u, więc podejrzewam, że to też będzie jakiś flagowiec, albo może to jest Aiku, czyli taka gamingowa marka Vivo. OnePlus oczywiście 9 też będzie miał ten procesor. Będzie on również w nowej Nokii, którą podobno zobaczymy dopiero pod koniec przyszłego roku. Serio? No ale podobno tak. Realme też deklaruje, że użyje tego procesora. I co ważne, zastosuje go również Motorola. I tu ciekawostka, bo Motorola wyraźnie napisała, że zastosuje go w serii Moto G, która do tej pory była średniakiem, a tu się nagle okazuje, że dostanie flagowy procesor. Dziwne, ale tak jest. Natomiast jeszcze dziwniejsze jest to, że ani podczas konferencji, gdzie tam pan z Qualcomma się pojawił w towarzystwie logotypów tych, większości tych marek, które wymieniłem, bo tam jeszcze się pojawiło ZTE, LG, Sharp, Nubia, Black Shark, nie było, słuchajcie, Samsunga. Czy to oznacza, że Samsung nie zastosuje tego najnowszego Snapdragona? Wydaje mi się to dziwne, raczej po prostu uznano, że to, że Samsung go weźmie, to jest tak oczywiste, że nawet nie trzeba o tym opowiadać. A może i sam Samsung stwierdził, że to nie jest powód, żeby się chwalić, bo ma swoje procesory i pewnie je zamierza promować. No tak tylko gdybam, no nie? W każdym razie byłem tym trochę zaskoczony. No już, jeszcze wspomniano, że Honor zastosuje ten procesor podczas konferencji, gdzieś tam wspomniano, więc pewnie jak Honor, to i Huawei też. W każdym razie wiadomo, że za chwilę czeka nas wysyp smartfonów ze Snapdragonem 888 i będziemy jeszcze na pewno nieraz o tym procesorze gadać, więc ja już kończę, żebyście się nie pospali. W każdym razie powiedziałem to tylko po to, żeby nasi widzowie nie pomyśleli, że to pominęliśmy, czy nie zauważyliśmy, broń Boże, czy coś takiego. Tak? Ja tylko jedną korektę. Huawei raczej tego procesora nie dostanie, przynajmniej przy obecnym... A no tak, ojej, faktycznie, bo 5G. Procesor wróć, wróć. Qualcomm ma zakaz handlu procesorami. A, głupi ja zapomniałem o tym, faktycznie, przecież 5G. Z tego samego powodu pod wielkim znakiem zapytania stoi kwestia tego, czy Honor dostanie ten procesor, bo oni deklarować mogą bardzo dużo, no, że chcą go dostać, natomiast amerykański regulator może zdecydować, że Honor też go nie dostanie. Na razie nie zdecydował, przecież to już nie jest własność Huawei. Honor ma nowego właściciela, więc... Dla amerykańskiego decydenta to nie ma żadnego znaczenia, czy jest Honor. Jeżeli Amerykanie zdecydują, że Honor ma nie dostać tego Qualcomma, to go nie dostanie po prostu i już. Nie wiem, czy wiesz, że Huawei deklarował swego czasu, że wejdzie do AT&T, do Verizona i od tego czasu rozpoczęła się równia pochyła dla Huawei w Stanach Zjednoczonych. No może tak, ale właśnie deklarował, że wejdzie, a jakby zadeklarowali, że coś od nich kupią, to by tak nie było. No. Amerykański regulator postanowi, co postanowi i to jest kompletnie niezależne od tego, kto co by chciał mieć. Może Honor zrobi sobie zapasy, zanim Amerykanie przestawią wajchę i zanim ona wejdzie w życie. No dobra, zobaczymy, na razie czekamy tak naprawdę. To nie do końca tak jest. Pozwolenie na sprzedaż różnych technologii, szczególnie nowych, w każdym przypadku jest jakby ponawiane, to znaczy te technologie za każdym razem są od nowa badane i odpowiednie, w przypadku Stanów Zjednoczonych to jest Urząd Telekomunikacyjny, ich, który jest dosyć mocno rozbudowany. To nie jest tak prosta organizacja jak u nas na przykład Urzędy Telekomunikacyjne. Tamten Urząd Telekomunikacyjny za każdym razem jednak wydaje pozwolenia plus inne służby na to, żeby tę technologię sprzedawać.
związku z tym to, że na przykład Huawei ma zakaz, znaczy inaczej, Qualcomm ma zakaz handlu z Huawei procesorami 5G, nie oznacza, że z marszu każdy kolejny procesor 5G produkowany przez Qualcomma, Qualcomm może sprzedawać każdemu, komu by chciał. To tak nie wygląda. Za każdym razem to jest niestety, są procedury bezpieczeństwa, które przechodzą, ale to są mało istotne szczegóły. Nie, tak znaczy słuchajcie, no te firmy, które zadeklarowały, no to na pewno skorzystają z tych procesorów i tak naprawdę... No, te firmy, które zadeklarowały, będą chciały te procesory mieć, tak możemy powiedzieć w sposób... O, może tak. Końcówka roku, no to tak naprawdę no, czekamy w tej chwili na te nowe Xiaomi i chyba już specjalnie, może jeszcze Realme wyskoczy to, no ale nie wiem, czy się będą spieszyć, żeby w tym roku, kurczę, bo tak. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz ciekawa związana, jak mi się wydaje, z premierą tego procesora. Nie podał Qualcomm zegara karty graficznej. To się wydaje pierdoła tak naprawdę, ale nie podali. I to powiem szczerze, że nie podali nie dlatego, że na przykład jest planowane na dzień dobry więcej wersji tego procesora, czy jest planowana na przykład cała rodzina, tylko nie podali, bo nie podali po prostu. To nie jest szczegół, który może umknąć ludziom, którzy coś takiego robią, w związku z tym coś najwyraźniej jeszcze nie jest do końca dograne z tym, jak to ma działać, jak to będzie działało. Są najwyraźniej, są jeszcze przeprowadzone testy. Może tak, no bo jeszcze wrócę na sekundkę do tej rzekomo flagowej Motorola Moto G, która właśnie, a propos grafiki, właśnie nie wiem, czy pamiętacie, chyba tydzień temu mówiliśmy, że ona będzie miała takie nietypowe taktowanie, nietypowe odświeżanie ekranu, 105 Hz. Może tu coś jest na rzeczy, coś, no ja sobie tak gdybam, ale tu Jacek wspomina faktycznie, nie podali taktowania grafiki. Tutaj ta dziwna częstotliwość odświeżania w telefonie, który wiemy, że będzie miał ten procesor. No, coś ciekawego się szykuje, może nas czymś zaskoczą, słuchajcie. Wątpię w to, szczerze w to wątpię, ale takie kurczę dwa klocki, które do siebie w miarę pasują. Kot mnie woła. Kilka rzeczy, które w tym tygodniu się pojawiły, a wydają mi się ciekawe rzeczywiście z punktu widzenia zwykłego użytkownika interesującego się technologiami mobilnymi. Pierwsze, że to jest Adama poradnikowy tekst dotyczący tego, dlaczego nie warto wyrzucać pudełek w smartfonach. Zajrzyjcie może, chyba że wiecie, że nie warto, to wtedy nie ma po co zaglądać. Ale jeżeli nie wiecie, dlaczego nie warto, to może zajrzyjcie. Jest również Adama tekst dotyczącego tego, w jaki sposób będą się nazywały nowe smartfony z serii Redmi Note 9, ale w Europie u nas. Te sprzedawane nazwy, inne nazwy. Warto chyba tam zerknąć, żebyście się później po prostu nie zdziwili, że ojej, ale ja tego smartfona już gdzieś widziałem. To będziecie wiedzieli dzięki temu po prostu, jak one się nazywają w Europie. Trzecia rzecz zdaje mi się ciekawa, bo tego typu rzeczy zawsze są ciekawe, to jest Joli artykuł dotyczący tego, ile kosztują w części w iPhone 12 i w iPhone 12 Pro. Jest to, wydaje mi się, za każdym razem fajne, co prawda wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że cena końcowa telefonu to nie jest cena składowa wszystkich jego części, tylko tam wchodzą dodatkowe koszty. Niemniej porównanie tych cen jest rzeczywiście za każdym razem dosyć. No interesująca ciekawostka, ale to sobie już poczytajcie. Jest trzecia, czy czwarta właściwie rzecz, która mnie z kolei w jakiś sposób bardzo mocno interesuje i to jest ten rodzaj technologii, która rzeczywiście budzi, robi mi motle w brzuchu i sprawia, że się zaczynam zastanawiać, jakie są perspektywy tego rodzaju posunięć i tego rodzaju konstrukcji. Huawei zapowiedział w zasadzie... Nie zapowiedział, natomiast jest patent Huawei dotyczący soczewek z płynem w środku. Płyn w środku oznacza mniej więcej to, że soczewka ma możliwość, przynajmniej teoretyczną, zmiany geometrii. Zmiana geometrii soczewki to jest, poza tym, że szybsze łapanie autofokusu, to zmiana również właściwości optycznych soczewki. Czyli na przykład w teleobiektywach, teoretycznie, mówię nadal, można by było uzyskać rzeczywiście płynny zoom dzięki temu. Tutaj nie są potrzebne jakby ruchome szkła, które są przesuwane mechanicznie. Jest potrzebny mechanizm, co prawda, ale właściwie zamknięty w jednej konstrukcji, nie jakiś rozsunięty bardzo mocno, który,
który po prostu w sposób jakby dokładniejszy i bardziej precyzyjny będzie tym kierował. To jest co prawda znowu bardzo interesująca kwestia fizyki cieczy, tego jak one się zachowują, przejrzystości i różnych innych rzeczy. Niemniej temat mi się wydaje ciekawy i będę chyba bacznie obserwował, co się będzie z tym dalej działo, bo to nie jest kwestia marki, bo to mówimy w tej chwili o soczewkach Sony, a Huawei zapowiedział jakby ich zastosowanie. Natomiast mnie ciekawi rzeczywiście bardzo mocno, jakie są perspektywy tej technologii i co ona przyniesie w przyszłych aparatach fotograficznych, bo zdawało mi się, że już niewiele więcej można zrobić, a tutaj tymczasem. Jeszcze nie raz nas zaskoczą. To ty sobie może tak wypatruj tych płynnych soczewek. Ja jeszcze przejrzę szybko listę tekstów, czy coś jeszcze przypadkiem jest takiego, o czym warto by było wspomnieć, ale wiecie co, chyba nie, no mamy notowania z rynku, ale nie będziemy. Ja nie chciałem być złośliwy, no jest jeszcze jeden wniosek, zdaje się, o ukaranie Apple we Włoszech. No za to, że we Włoszech smartfony były reklamowane jako wodoodporne, a się okazały nie być tak wodoodporne. No nie są, ale to... Kolejny taki, kurczę, numer i bardzo dobrze, że ktoś podnosi ten temat, bo słuchajcie, nie ma czegoś takiego, że smartfon jest na pewno wodoszczelny. Jest na pewnych granicach, ale przyjmujcie, że dobra, na deszczu da się pogadać, jak on wpadnie do kałuży czy tam innego klozetu, to też mu się nic nie stanie, ale kurczę, nie bierz się smartfonów na basen, nie nurkujcie z nimi w morzu, bo to jednak jest delikatny sprzęt, nawet jak to są smartfony, to... Nasi widzowie o tym wiedzą, na pewno doskonale o tym wiecie. Niemniej jest cała masa ludzi, którzy nadal dają się nabierać. No to, że producent mówi, że smartfon jest wodoodporny, że ma to IP68, po czym okazuje się w gwarancji bardzo często, że nie ma gwarancji na zalanie smartfona. Dokładnie, no to jest druga rzecz, no, ale generalnie on jest, ma to IP68, ale w idealnych warunkach, tak, z idealnie czystą wodą i tak dalej, a nie z, na przykład z wodą w basenie, gdzie dosypano jakiejś chemii, na przykład. No, mi się tak przypadkiem zdarzyło jeden telefon załatwić właśnie w basenie solankowym. Niechcący go zamoczyłem. Po prostu go chwyciłem mokrą ręką, bo wiedziałem, że nie mogę go zanurzyć, no bo solanka, no, ale sądziłem, że kurczę, no jak go wezmę ręką, no jednak draństwo przelazło gdzieś tam koło przycisku. Dopóki producent wyraźnie nie deklaruje, że zalanie smartfona jest objęte warunkami gwarancji. Przyjmujcie, że nie jest. Do tego momentu smartfon nie jest wodoodporny. I przyjmujcie, że w zasadzie żadna woda nie jest wodą taką, jaką stosowano podczas certyfikacji telefonu, czyli to, że telefon można zanurzyć, nie wiem, na pół metra, to oznacza, że w idealnie czystej wodzie, a nie na przykład w wodzie, która płynie z kranu, bo ma tam jakąś chemię, nie w wodzie, która jest w pięknym niebieskim basenie, bo tam też może być coś dodane, co na przykład sprawi, że ten telefon nie wytrzyma zanurzenia choćby na sekundę. Tak? To nie znaczy, że nie ma konstrukcji, które wytrzymają zanurzenie. Są takie konstrukcje, bo wiemy, że są takie konstrukcje. No są, no. Niemniej, ja wiem z kolei, po pierwsze pamiętajcie, że każdy youtuber, który wam pokazuje, że telefon da się zanurzyć, że można robić zdjęcia podwodne, najczęściej nie jest to jego telefon. To jest telefon wypożyczony. Jak youtuber ten telefon utopi, to poprosi producenta, hej, ale ten mi się utopił, dajcie mi kolejny. No producent da mu kolejny i być może ten drugi będzie bardziej szczelny. Nawet w obrębie tego samego modelu są różne konstrukcje. Wiem, dzięki waszym komentarzom, dzięki komentarzom ludzi na MGS-a. Egzemplarze są różne. No jeden jest montowany lepiej, drugi gorzej, tak? Bo tak, i się okazuje, że tutaj smartfon wytrzyma zanurzenie na pół metra, ten już nie wytrzymuje i zostaje zalany. No, tam, nie wiem, Weilinowi na linii produkcyjnej ręka się mknęła, albo może był zmęczony, może miał gorszy dzień, a może był zły na szefa, bo mu poleciał po premii i jeden telefon tego samego typu będzie super szczelny, super wytrzymały, a drugi już niekoniecznie. Ale wystarczy nawet, że upuścicie na dywan, wam wypadnie z ręki, nie wiem, 10 albo 20 centymetrów. Nie będzie widać, nie zostanie prawdopodobnie uszkodzony, chyba że akurat zostanie. Ale smartfon wyglądający na nieuszkodzony może być rozszczelniony już po nawet lekkim uderzeniu, nawet w miękką powierzchnię. I już, wystarczy. Często te nawet wodoszczelne telefony, które mają wysuwane szufladki SIM i to już właśnie się rozszczelnia, bo często na przykład wymienialiście karty i ta uszczelka, ten orif, który był wokół szufladki już, że tak powiem, nie trzyma tak szczelnie jak pierwotnie. Słuchajcie, wszystko się zużywa i na wszystko trzeba uważać, a generalnie elektronika za wodą nie przepada i tyle.
A sprzęt, który rzeczywiście jest odporny na każdy rodzaj wody, kosztuje straszliwe pieniądze. No dokładnie. Albo jest case'em, który wam robi... Albo jest zamknięty przykładem takiego urządzenia za grosze, które faktycznie jest praktycznie stuprocentowo wodoszczelne, są mibendy, tak? Które są zalane, po prostu jest pastylka zalana w plastiku i koniec. No minusem jest to, że tego nie naprawi się, tak? Nie wymieni się tam baterii, bo po to jest zatopione. To jest raczej nierozbieralne. Nawet nie próbowałem, ale... No ale podejrzewam, że tak jest, no ale to mówię, jak coś jest zatopione, to faktycznie wiadomo, ale to już nie, jeżeli mówimy o telefonie, to podejrzewam, że taki nie istnieje, który był całkowicie w 100% wodoszczelny i koniec. Dobra, lecimy, Jacek, chyba, bo już ludzie śpią powoli. Wszystkiego dobrego, słuchajcie, jak co tydzień, dziękujemy, że jesteście z nami, nas oglądacie. Komentujcie. Czasami komentujecie jeszcze również. Próbujcie, rób ta co chce, ta, mówcie o nas kolegom, albo nie mówcie, ale bądźcie z nami. Pozdrawiamy was serdecznie, życzę wam dużo zdrowia, pogodnego, udanego weekendu i do zobaczenia. A nie, właśnie, ogłoszenie. Możliwe, że za tydzień nas nie będzie, ale to jeszcze się okaże. W każdym razie uprzedzamy, że możliwe, że się nie pojawimy przez jeden. No. Wszystkiego dobrego w każdym razie. Jeżeli tylko możecie, to wypoczywajcie w weekend. Właśnie. Zróbcie sobie coś. Ciepło. Cześć. Cześć.